Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Big Ambitions. Jedziemy, słuchajcie, po burgery, bo się burgery skończyły. Niestety. Zatem podjedźmy sobie No i kupmy, proste. Natomiast, jeszcze dwie prezenty wymagają czyszczenia. Wujo nam tutaj dał poważne zadanie, żeby osiągnąć 2500 zysku w ciągu jednego dnia. To tak powiem szczerze, z tym ogarnięciem tego tematu to na razie jest na spokojnie, tak? Ale będziemy robić tak, zadziałamy tak, żeby to zdobyć. Pierwsza zasadnicza kwestia. To ja chcę burgerki. Burgery kosztują 906, jest ich 300, tak, w paczce. Ale chciałbym kupić również 300 hot dogów. Bo chciałbym te hot dogi wprowadzić do fast fooda. Myślę, że jest to dobre wyjście z sytuacji. Tu mamy świeżą żywność, jakieś puszki napojów. Dobra. Dobra, weźmy. To jest $24. I zgarnijmy to, wrzućmy to tutaj. Dodaj przedmiot do magazynu. Znaczy ja mogę... O, dodaj wózek ręczny. O. Podpierdzielę jeszcze wózek ręczny. A czemuż to nie? No i w takim razie zapłaćmy. Złóż zamówienie. Dobra, i jadymy. Jadymy do fast fooda, ale zanim pojedziemy do fast fooda, bo ja tutaj mam jeszcze miejsce, to chciałbym podjechać do Pedalsona. A po co? Bo chciałbym może... A Pedalson tutaj jest. Bo chciałbym może zakupić właśnie maszynerię do tych hot dogów. Skoro już nabyliśmy, to myślę, że fajnie byłoby ogarnąć to. I jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy w dniu dzisiejszym, proszę Państwa, to... O ty! Jaki agresor! To ogarniemy, słuchajcie, może pracownika sprzątającego. Żebyśmy mieli czysto w lokalu, bo jak widać, lwie prezenty wymagają czyszczenia. Czekajcie, ale ja to... Kuźwa, nieco dalej, no. Przecznicę dalej, no. Moment. O, tu Pedalson stacjonuje. Zaparkujmy sobie ładnie. Zgodnie z przepisami, o. To zaparkował. O, Jezusiu. Dobrze, czekajcie, ale to tutaj? Nie, to nie tutaj się robi, ale spokojnie, spokojnie. Zobaczmy, czy my coś tu jeszcze stąd potrzebujemy. To jest wiszący znak, szafka z drzwiami, czy ja, no bo skoro tu jestem, no to już... A, u Pedalsona to by można było ten kupić. Patrzcie, loża restauracyjna za dwa koła. To ciekawe. Nie no, źle pojechałem, to nie tu. To nie tu, o, ale taki stół też bym chciał. Kurde, felek. No i dobrze, ale akurat w porządku, bo teraz mam jak wyjechać, nie? Gdzie człowiek jeszcze nie może odnaleźć tutaj na tej mapie. Czyli tutaj w prawo muszę skręcić. No i akurat, no patrz, no ale mi zajęli wszędzie, no. No nic, dobra, zaparkuję. Tu zaparkuję. To nawet, wiecie co, nawet lepiej. Nawet lepiej. Dobra, i włazimy tu, bo to tu jest. Tu AGD się kupuje. Bierzemy to i teraz tak, my tutaj do hot dogów to mamy tego grilla. A to jest do czego? Frytkownica przemysłowa. Aha, ale to nie. Na razie na spokojnie, na spokojnie. Aha, i ja bym może lodówkę na napoje wziął. Duża lodówka na napoje, tak.
To mi się też zdecydowanie przyda. To jest lodówka przemysłowa, to jest witryna na lody, gablota na pieczywo, bar sałatkowy. Ale tego nie posiadamy. Nie posiadamy sałatek. Półka magazynowa. Dobrze, zapłaćmy. I w takim wypadeczku do wozu, dodaj do magazynu. Gdzieś tu zaparkuj. I jedziemy. I teraz do nas, do fast fooda. No, dobrze, że tutaj nikt mi nie zaparkował. I teraz tak, zarządzaj zapasami. Ja bym poprosił wózek ręczny. O, a na ten wózek teraz będą tak, burgery, hot dogi, grill do hot dogów i duża lodówka na napoje. O, to tyle mogę wziąć na raz. Elegancko. O, i bardzo fajnie, bo mamy już tutaj szafeczkę, więc teraz mogę ten grill, tego grilla ustawić. O, sru. Bardzo ładnie. A co, on się już ustawił z hot dogami? Kurde, nie wiedziałem, że to tak działa. Dużą lodówkę na napoje mógłbym postawić przykładowo gdzieś tu. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy też nie. Burgery to tutaj na półkę. Znaczy, nie wiem, czy to tak powinno być. Chodzi mi po prostu o to, że nie wiem, czy taka... A czemu ty nie możesz... Aha, sorry, anuluj. Nie! Uziwa. Idź tam. ...120x360. No dobrze. Ja po prostu nie wiem, czy to tak powinno działać, nie? Że tutaj w fast foodzie napoje, no ale na logikę, no ludzie coś muszą pić, nie? Tak mi się wydaje. Dobrze, i teraz puszka napoju tutaj wstawmy. No i dobra, ja bym tu jeszcze posprzątał może. A, no właśnie, bo my potrzebujemy, tutaj mam jeszcze kandydatów do obsługi klienta. Ten Edward chce 5 dni w tygodniu pracować, no ale mnie to nie urządza. Więc to nie. Tego Bessie Hall bez weekendów. No, też nie. Ale zadzwonimy sobie. Zadzwoń. I chciałbym do Lwik Prezentów serwis sprzątający na pełny etat. Na pełny etat czy na pół etatu? A, bo to też ma znaczenie, nie? Wiecie co, a może na pół etatu 5 takich kandydatów? Może. I zobaczymy, co damy radę z tym fantem. Aha, 2,5. A, zrobić. Dobrze, to może 3. Mam nadzieję, że kurczę, nie będzie marudzenia mi tutaj. A tymczasem szefu sam posprząta. No tutaj najpierw, bo tu żarcie jest. Co się tutaj dzieje? Pewnie toreb brakuje, tak? Ściany i podłogi są tu brzydkie. Pocałuj ta w dupę wójta. Ale jedzenie za to jest dobre. Wy tam pisaliście, że pracowników my możemy do czyszczenia też zatrudniać, ale ja jednak wolę mieć ich na kasie. Co się tutaj dzieje? 355 toreb papierowych. Czy mam jakiś zapas tutaj? No mam 1000. No dobrze. 837 dolców mi zostało. Szału nie ma. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Więc my sobie zaparkujemy ten nasz zacny pojazd gdzieś tu. Tu jeszcze... No dawaj no.
tu jeszcze w lwich pamiątkach posprzątam i liczę na to, że nazajutrz dostanę ciekawe oferty pracowników do serwisu sprzątającego, którzy to będą w stanie mi tutaj ten burdel, za przeproszeniem, ogarniać. Cały czas lwie prezenty są brudne. Tutaj, jeżeli mowa o tym sklepie z pamiątkami, to spoko jak najbardziej. To tutaj jest gites, że ten biznes tutaj mamy. No, dopiero co posprzątałem i już nasyfili. No, co za mędy. Natomiast jeśli mowa o kwestiach związanych z tym, z burgerownią, to ja bym to, znaczy z fast foodem, to ja bym to zdecydowanie przeniósł do jakiegoś lokalu o większej, jeszcze większej przepustowości. No ale myślę, że zasłużyłem, żeby troszeczkę pograć w gierkę. No dawaj, 4 godzinki, czemu nie? I prześpijmy się, zobaczymy jak z tymi zyskami do godziny w 8:30. O, no, zrealizowałem w końcu cel wuja Fredzia. Bardzo ładnie. Hey kid, you gotta come see my new villa in Marbella. We'll drink some sangrias together someday. It's amazing. Aha. Anyways, I'm glad to see you figured out how to increase your profit. Our next move is all about cutting out the middleman, the wholesaler. We gotta start importing our products ourselves. Okej, czyli hurtownika będziemy eliminować. Mamy wynająć mały biurowiec, tak nam każą, i mamy otworzyć siedzibę w nowym budynku biurowym. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie w tym odcinku. W tym odcinku musimy skoncentrować się na różnych innych aspektach. Przede wszystkim muszę Robercikowi zlecić kolejne szkolenie, ponieważ jako szkole trenuję umiejętność. No dobra. I co tutaj się w lwich pamiątkach dzieje? Zobaczmy, jak to tam wygląda. No, wygląda to tak, że taniego prezentu nie ma, tak? Cholera, jak to się robiło, żeby ten towar tutaj był? Czy to zawsze ja dokładałem, czy... uno momento. Tani prezent. Dwa tanie prezenty. No ja wiedziałem, że tutaj coś... Dobra, jeszcze dołóż. Panienka ma 417 papierowych toreb, więc nie wiem, na co tam marudzi. Teraz zobaczmy drogie prezenty. A, 18, ok. I napoje 221. Mam tutaj jakiś zapas? No nie. No ale torby są, w razie czego. Może posprzątam. Może posprzątam. I kupimy te nieszczęsne głośniki, bo przecież nie dadzą nam spokoju. I w takim wypadku proponuję jeszcze zmienić podłogi w fast foodzie. Tylko nie wiem, jaki tam wystrój mógłbym machnąć. Ale to się będę później zastanawiał. Na razie... Cholera, gdzie ja u Pedalsona mogę... Nie u Pedalsona, czekajcie. Gdzie ja bym mógł głośnik kupić? Zobaczmy, co oni tutaj mają. Sklep z artykułami AGD. Okej, a ten tutaj? Nie to. To też. No to jak to? Dobra, czekajcie. Przejedźmy się może najpierw. Albo do Pedalsona pojedźmy. No jest tam zaznaczony ten znacznik. To podjedźmy sobie, zobaczymy.
daleko nie ma. Gdyby tylko jeszcze miejsce parkingowe było, żeby dużo tego miejsca było, to byłoby fajnie. No. Ja tu, kurde, próbuję zaparkować legalnie. Dobra, panie Pedalson, masz pan tu, bo to pan mówi, że to, kurczę, jest sklep AGD, komputer, kierownik sklepu. Głośnik potrzebuje. Jaki to jest sklep AGD, jak tutaj nie widzę, żeby tutaj cokolwiek z AGD było. Półka fryzjerska. A to może tu poważnie? Fryzjerem można tu zostać? Skrzynka plantacyjna. Po ile to jest? Bezcenne chyba. Dobra. Wciula mnie robią. Aha, to jedna kasa fiskalna z elektroniki, a to jest kasa, lada kasowa po prawej. Dobrze, to już wiemy, że takie rzeczy tutaj kupimy. Dobra. To jest wszystko chyba konkurencja, słuchajcie. No nie wiem, no. Nie posraj się, duża lodówka na napoje, wkrótce zabraknie puszka napoju. Pięknie. No pięknie. Zdecydowanie trzeba będzie tutaj tego hurtownika ogarnąć, wyciepać go i zacząć sprowadzać na własną rękę. A potem to jeszcze będziemy produkować. I o to chodzi. No ale tymczasem my potrzebujemy troszeczkę tutaj kupić rzeczy. Zaparkuj tu. Idę po głośnik. Mam nadzieję, że tutaj go znajdę. Głośnik, głośnik. Gdzie tu może być głośnik? Czy to widać gdzieś go? Jasny gwint. Co to? Może w dupsko, no. Gdzie ja kupię głośnik? Do czego to jest? To jest mała zamrażarka przemysłowa, to jest duża zamrażarka. To chyba do spożywki jest, nie? A co to jest? Przemysłowy ekspres do kawy. 12,5 tysiąca. Pięknie. To frytkownica przemysłowa 4400 kosztuje. To ustalał te ceny. No nic. Ja tu głośnika też nie widzę. To nie jest zbyt dobre. No. A może u Pedalsona było, tylko ja oczywiście ślepy. To jest drewniana skrzynka na produkty. Stojąca waga cyfrowa. Fajne. To jest lodówka na napoje, ale mała. No, to jest duża. No, jak już, to dużą. To chyba mi się bardziej opłaca. Dobra. Nie znalazłem głośnika. Kuźwa, jestem przekonany, że to chyba u Pedalsona było. A co tutaj mają? W tej kwieciarni mogę tam wleść? O. O, ty popatrz. O, puszki napoju sprzedają. Drogi kwiat. Tani kwiat. No popatrz, popatrz. Konkurencja. Tani prezent. Konkurencja. Okej. No dobra, w końcu znalazłem te głośniki. Głośnik, o. Proszę bardzo, za 400 mogę taki duży kupić. To wezmę dwa. No wreszcie. Idziemy do kasy. Ja jeszcze, słuchajcie, ogarnąłem te dwa kosze na śmieci. Nie wiem, czy potrzebne, ale myślę, że przeszkadzać to w niczym nie będzie. Natomiast czy to coś tam wnosi, jeżeli chodzi o brud, to tego nie wiem. Słuchajcie, musimy jedną rzecz jeszcze ogarnąć, potrzebowałbym naprawić mój pojazd zacny. I teraz pytanie, gdzie jest jakiś warsztat? Albo stacja benzynowa. Klub nocny, jubiler, bla, bla, bla. Cholera. Garaż, hurtownia. Hurtownię mogę wyłączyć. O, ciebie szukam.
I co? Aha, i to jest gdzieś tu. Ustaw cel podróży. I się musimy naprawić. I może przy okazji go zatankuję. No ciekawy jestem, ile tam naprawa będzie, będzie mnie kosztowała. Natomiast no jest to już wymóg, bo 12% mi zostało, jeżeli chodzi o kwestię sprawności tego pojazdu. Więc wydaje się być to zasadne. Dobra. Dzień dobry. Chciałbym się naprawić. Ty, no nie żartuj. Aż tyle? Zatankuj. Dobra. Wszystko na stówkę. I w takim razie pojedźmy może najpierw do fast fooda. To już mi nie jest potrzebne, przez jakiś czas przynajmniej. Teraz ten fast food mój jest gdzie? O, tu trzeba w prawo. Dobra. Dobra, mamy, nie posraj się, bardzo ładnie. Zaparkujmy, też bardzo ładnie. Ja cię trąbnę zaraz. Weźmy tak, głośnik. Już tutaj ustawimy. I mogę to ustawić. Cholera, nie... Może tak delikatnie, nie wiem, czy to nie będzie problemu z prawami autorskimi. I jeszcze weźmy śmietnik. I śmietnik ustawiłbym tu. O. No i myślę, że można by... A, właśnie, bo my tutaj... Czekajcie, coś kontakty. Dobra, zakończyli kampanię. W porządku. Moi pracownicy, kandydaci... 34% tu 37%. Mogę zatrudnić w ich prezentach. A zobaczmy jeszcze tu. Dobra, to ja zatrudnię. Nie posraj się tutaj te 37%. I 34% w lwich prezentach. O. I teraz ogarnijmy temat. To do nie posraj się. Uniform domyślny. Harmonogram. I teraz ja bym bardzo chciał... Kuźwa. Kto to był? Ten Mark. O. Ja bym chciał bardzo, żeby to sprzątanko było na tej zasadzie. Będzie tak. 6 godzin na tydzień? Jak 6 godzin na tydzień? O. Tak. Jak oni to liczą? I może w ten sposób? 18 godzin. A on ile by chciał pracować? Ten Mark. Od 10 do 30 godzin. No nie, no to spokojnie, no to my jesteśmy w stanie mu... Zarządzaj harmonogramem. To spokojnie. To źle zrobiłem w takim razie. I co? Będzie? On się ma zawrzeć w 30 godzinach, tak? Jeśli zrobię to tak. Przykładowo. O tak. I to samo. W ten sposób. To jest akurat 30 godzin. No, no i gitara. To będzie dobrze. I teraz dalej, Steve. Steve będzie pracował w lwich prezentach, zarządza harmonogramem i zrobimy dokładnie to samo. Czyli ty, synu, tutaj działasz, o. A ten to w ogóle inaczej działa.
I tutaj będziesz działać tak, 28 godzin. A czemu ten 28, a tamten 30, to nie wiem. Może dlatego, że tu jest o godzinę krócej. Może i tak być. No ale dobrze, słuchajcie, mamy ogarnięty już serwis sprzątający, więc mam nadzieję, że oni się będą spisywali, jeśli chodzi o kwestie związane z porządkiem tutaj w tych moich przybytkach. Kasa fiskalna, biznes jest brudny i wymaga czyszczenia. No to ja myślę, że już teraz właśnie pracownicy będą się tym zajmować. Wow. Coś mało. A tutaj co się znajduje? Papierowa torba. A tu? Strasznie to dziwne. Nie będę tego sprzątał, ponieważ chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie ze sprzątaniem przez pracowników. Natomiast ja przejadę się do Lwich Pamiątek. Tam ustawię dokładnie ten sam zestaw, czyli głośnik oraz kosz na śmieci. Bo to jest wymagane. I będzie można udać się na spoczynek. Natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.